Basil Rathbone jako Sherlock Holmes i Nigel Bruce jako Dr. Watson w filmie Sherlock Holmes i Głos Strachu. W pozostałych rolach. Scenariusz Lynn Riggs i John Wright na podstawie opowiadania Artura Conan Doyle'a pod tytułem Ostatni ukłon. Reżyseria John Rawlings. Sherlock Holmes, nieśmiertelny bohater stworzony przez Artura Conan Doyle'a, nie poddając się upływowi czasu, pozostaje niezwyciężony i niezmienny. Rozwiązując ważne problemy współczesności, jest jak zwykle niepokonanym mistrzem dedukcyjnego myślenia. Mówi Radio Niemcy. Pozdrowienia od III Rzeszy dla narodu brytyjskiego. Oto głos, którego zaczęliście się bać. Oto głos strachu. Niesiemy wam druzgocącą i poniżającą klęskę. Tylko głupcy sprzeciwiają się woli Führera. Chcecie pełzać na kolanach, dowodząc jego potęgi? Dobrze. Czy agent numer 7 jest gotowy? Tajna fabryka lotnicza gdzieś w Anglii. Jeszcze słychać krzyki konających. Tu głos strachu. Czy nas słyszycie? Wy drżący w piwnicach? Agencie 41, ląd już podpalony. Płoną miliony galonów ropy do waszych okrętów i czołgów. Tu głos strachu. Czy nadal wierzycie, że można coś ukryć przed Führerem? Dziś w nocy ważny dyplomata wsiadł do pociągu na małej stacji pod Liverpoolem. Na jednym z rozjazdów pociąg wylatuje w powietrze. Dyplomata nie dotrze do Londynu. Tu głos strachu. Anglicy, czy nadal siedzicie w tych swoich dusznych klubach, oczekując wyroków losu? Agencie 23, czas nadszedł. Zwyciężymy was na morzu i na lądzie. Tu głos strachu. Anglicy, Führer atakuje was z każdej strony. Woda przelewa się przez wasze największe tamy i niszczy wszystko na swojej drodze, podobnie jak nasze niezwyciężone armie. Wydział kontrwywiadu. Pomimo wytężonej pracy naszego kontrwywiadu, chwytaniu szpiegów i sabotażystów, koordynowaniu strategii wojskowej opartej na ruchach nieprzyjaciela, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z głosem strachu. Do tej pory wydarzyło się 6 katastrof. Rozwścieczona prasa zaczyna nas atakować. Niech go piekło pochłonie, gdyby tylko udało się usunąć go z eteru. Nie zgadzam się. Co by to nam dało? Ludzie nie musieliby tego słuchać. Rozmawiałem z naszym technikiem radiowym, mówi, że mógłby go zagłuszyć. Mam inny pomysł. Zaprosiłem do nas pana Sherlocka Holmesa. Słucham? Sherlocka Holmesa? To nie jest sprawa dla prywatnego detektywa, chodzi o dobro kraju. W tak krytycznej sytuacji każda pomoc jest cenna. Pan Holmes jest najbardziej przenikliwym i błyskotliwym detektywem. Sugeruje pan, sir Evan, że wywiad wojskowy i Scotland Yard nie dadzą sobie z tym rady? Nic podobnego. Spisują się wspaniale, wyłapując szpiegów i sabotażystów oraz donosząc nam o ruchach nieprzyjaciela. Ale są dość bezradni wobec głosu strachu. Niekonwencjonalne podejście pana Holmesa może nam pomóc. Wszystko, o czym się tu mówi, pozostaje tajemnicą. Nie potrzebujemy obcych. Zdecydowanie protestuję przeciwko zwracaniu się do Sherlocka Holmesa. Może zmieni pan zdanie. Nie widzę powodu. Prentice ma rację. W sprawach kryminalnych Holmes jest znakomity. To jednak co innego. Jest teatralny i nieszablonowy. Wiem o nim wszystko. Może ja mógłbym coś panu wyjaśnić. Holmes! Jak to dobrze, że pan przyszedł. Dzień dobry, sir Evan. Pańska wizytówka otwiera wszystkie drzwi. Od czasów szkolnych przybrał pan trochę na wadze. Pan także się postarzał.
Wejdźcie, proszę. Czy panowie się znają? Chyba tak. Ja nie miałem tej przyjemności. Przedstawiam mojego przyjaciela i asystenta doktora Watsona. Chyba przychodzę w nie najlepszym momencie. Ależ skąd? Ten pan, admirał John Prentice. Admirał Prentice ostro zaprotestował przeciwko mojemu przybyciu. Skąd pan wie? Z dywanu. Człowiek, który wstał z tego krzesła i mocno wbił obcasy w dywan, musiał się czemuś sprzeciwiać. Admirał, przygnębiony krytyką prasy, na pewno był przeciwny memu przybyciu. Właśnie pan przyjechał z Seven Oaks. Rzeczywiście. Skąd pan to może wiedzieć? Proszę mi wybaczyć, na obcasie pańskiego lewego buta są ślady gliny występującej tylko w Seven Oaks. Zadziwiający przykład dedukcji. Dzieci, nieproste. Audycja Głosu Strachu. Pozdrowienia z Trzeciej Rzeszy. Czy słychać nas po drugiej stronie kanału? Czy słucha nas grupka dyletantów zwana Wydziałem Kontrwywiadu? Oto kolejny dowód niezwyciężonej potęgi Führera. W tej chwili mknie przez Anglię pociąg pełen brytyjskich żołnierzy i pielęgniarek. Wkrótce wypadnie z szyn. Zgrzyt metalu zmiesza się z krzykiem ginących. Nie ośmielą się. To niemożliwe, nie mogą o nim wiedzieć. Jeden z nich czyta listy do domu, to ostatni list, jaki otrzymam. Pociąg zaczyna skręcać, jego gwizd jest pożegnalnym rekwiem. Właśnie to usłyszeliście. Serca niemieckiego narodu boleją. Przez waszą głupią wojnę ginie tyle niewinnych kobiet i mężczyzn. Mówi Shaw, czy wiecie coś o Liverpool Express? Jeśli wasi nieudolni strategzy nie rozumieją, że Anglia już przegrała, świętym niemieckim obowiązkiem jest im to udowodnić. Wkrótce będą skomleć i błagać na kolanach naszego Führera o łaskę. Wyłączcie to. Niech pan zrobi, co w pańskiej mocy, Holmes. Trzeba ich powstrzymać. W tym pociągu był jego syn. Skąd się dowiedzieli o wojsku? To było ściśle tajne. Panowie, trzeba natychmiast coś na to poradzić. Po pierwsze, nie możemy ich zagłuszać. Jak to? Ich przesadzone wiadomości słychać w całym imperium. Świat zaczyna w nie wierzyć. Nawet nasi alianci spisują Anglię na straty. Ludzie są przerażeni. Naród brytyjski trudno nastraszyć. Ta rozgłośnia jest bardzo niebezpieczna. Zgoda, kapitanie, ale musimy ich słuchać. Po co, żeby odgadnąć, kto to mówi? Jego tożsamość nie jest ważna. Musimy odkryć, jaki cel ma ta kampania strachu. Cel? Czy nie wystarczy, że znają wszystkie nasze tajemnice? Zatapiają nasze okręty, wysadzają pociągi? Jestem pewien, że te katastrofy to tylko preludium. Zasłona dymna dla straszniejszego planu. Moim zamiarem jest poznać ten plan. Wraz ze Scotland Yardem zapewnimy panu każdą pomoc. Dziękuję. Mój związek z tą sprawą musi pozostać tajemnicą. To chyba zrozumiałe. Oczywiście. Musi pan nas o wszystkim informować. Owszem, pod warunkiem, że nie naruszy to bezpieczeństwa publicznego. Kontrwywiad z nikim nie dzieli swych tajemnic. Musimy wiedzieć o wszystkich pańskich działaniach. Chodźmy, Watsonie. Chciałbym pana przeprosić za dość oziębłe powitanie. Dziękuję, Sir Evan. Przywykłem do chłodnej atmosfery gabinetów. Wie pan, że czas jest na wagę złota. Oczywiście. Panie Lloyd, zapewniam pana, że Sherlock Holmes nigdy nie przegrywa. Dziękuję, Watsonie. Wolę słowo rzadko. Do widzenia. Przejdziemy się, czy pojedziemy taksówką? Chyba nie będziemy mieli wyboru. Mam przeczucie, że przy wyjściu będzie na nas czekała pewna dziewczyna. Jaka dziewczyna? Powita nas młoda dama, której wcale nie znamy. Chyba znowu mnie nabierasz, Holmesie. Mr. Holmes, I'm your...
Nazywam się Jill Granis. To mój przyjaciel, dr Watson. Mam być waszym szoferem. Dziękujemy. Wielkie niebo. Dokąd mamy jechać? Na Baker Street. Wiem, 221B. Pośpiesz się, Watsonie. No i czekała na nas dziewczyna, to niesamowite. Raczej proste, drogi Watsonie. To zachwycająca dedukcja. Jak na to wpadłeś? Berham mi powiedział. Niech się pani nie boi, panie Hudson. Muszę go wyczyścić, gdyż zlecono nam sprawę. Troszkę już zardzewiał. Podobnie jak ja. Znowu jakaś sprawa? To najważniejsza sprawa w jego karierze. Podobnie jak wszystkie inne. Holmesie? Uważam, że to wstrętny. Piąta Beethovena? Ależ skąd? Ronald Headley dyryguje dziś znakomicie. Nie miałem na myśli koncertu. Nie? Anglia jest w niebezpieczeństwie, grozi jej przerażająca katastrofa. Ty spokojnie słuchasz sobie radia. Muzyka jest piękna i relaksująca. To nie ma nic wspólnego. Nic? Może mieć wiele wspólnego. Naprawdę? Ciekawe co? Koncert życzeń, mówi Sherlock Holmes. Gra ci dzisiaj z płyt? Czy mógłbym prosić o piątą Beethovena, dyrygowaną przez Sir Ronalda Henleya? Przecież właśnie jej słuchałeś, lubię ją. Otrzymaliśmy prośbę o piątą symfonię Beethovena w wykonaniu londyńskiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Sir Ronalda Henleya. Panie Holmes? Panie Holmes, tak, Gavin? Christopher... Nie żyje? Tak. Wbito go z ogromną siłą. To ostrzeżenie, Watsonie. Skąd wiesz? Poprosiłem Gavina o pewne informacje kryjące się w ciemnych uliczkach Limehouse. Oto jedna z nich. Ktoś bardzo niebezpieczny nie chce, żebym się o czymś dowiedział. Co to za ostrzeżenie, jeśli nie wiesz, od kogo pochodzi? Tego musimy się dowiedzieć. Ten nóż został rzucony pod kątem z odległości około 20 metrów przez człowieka o wzroście 1,75 m. Spokojnie, Holmes. Dzieci nieproste, żadnych odcisków. A odległość i wzrost? Kąt wbicia i siła uderzenia. Co on mógł mieć na myśli, mówiąc Christopher? Musimy to odkryć. Chodźmy, Watsonie. Proszę. Ktoś kręcił się koło pańskiego domu.
Już więcej nie będzie. Właśnie wychodziłem, proszę się nim zająć. Nie mam teraz czasu, ubieraj się, Watsonie. Nie, Holmesie, obiecałeś. Dokąd idziemy? Do Limehouse. Nie byłoby mądrze ubierać się zbyt charakterystycznie. Zachowamy inkognito. Wiele osób będzie nas jednak widziało. Jeśli się nie mylę, nawet panna Grandis nas śledzi. Pan Sherlock Holmes, tak? Na pana miejscu nie kręciłbym się tutaj. To jest Limehouse. Nie lubimy tu takich. On ma rację. Chodźmy lepiej, Watsonie. To jest nadal wolny kraj. Można chodzić, gdzie się chce. I później tego żałować. Ja niczego nie żałuję. Odsuń się. Idziemy, Watsonie. Wroga atmosfera. I to bardzo. Co to było? Nic takiego. Nic nie widzę. Na szczęście oni też. Nieprzyjaciel już wie, że pracujemy dla rządu. Skąd ta pewność? Ten nóż, podobnie jak ten, który zabił Gawina, został rzucony przez stałego bywalca doków Hamburga. To niemiecki nóż. Hamburscy nożownicy nie mają sobie równych. Może przyjdziemy tu za dnia? Nie ma mowy. Tu nie jest zbyt bezpiecznie. Nigdzie teraz nie jest bezpiecznie, Watsonie. Witaj, Billy. Chyba mnie poznajesz. Pan Sherlock Holmes. Nie powinien pan tu przychodzić. Zaryzykuję. Nie mogę panu zabronić, ale... Gdzie jest Kitty, dziewczyna Gawina? To jego żona. Odszukaj ją, to pilne. Spróbuję. Nie podoba mi się tu, Holmesie. Przysiądę się, jeśli można. Myślę, że mnie pan rozpoznaje. Camberwell. Ma pan dobrą pamięć, tak jak ja. Morderstwo Carltona 1932 oczywiście skończył pan w więzieniu. Może byśmy już poszli i zamknij się. Przesiedziałem w Dartmoor 10 długich lat. Przez cały czas modliłem się tylko o jedno. Tylko o jedno? Tak. Powtarzałem sobie, że kiedyś stąd wyjdę i wtedy stanę twarzą w twarz z panem Sherlockiem Holmesem. Doczekałeś się. Doczekałem. Kto panu powiedział, że to ja podrażnąłem gardło tej świni Carltonowi? No kto? Sam mi powiedziałeś.
Ja? Zostawiłeś na parapecie 4 małe próbki popiołu z wyjątkowo paskudnego tytoniu, za którym przepadałeś. Nóż był naostrzony przez mańkuta, a ty podpisujesz się lewą ręką. Więc to tak. Dokładnie. Byłeś nieostrożny. Nieostrożny. To się nazywa zbrodnia. Powinni mnie zastrzelić. Pewnie kiedyś tak się stanie. Schowaj rewolwer, Watsonie. Nigdy nic nie wiadomo, Holmesie. Gdzie jest Gavin? Wsiadaj, Kitty. Gdzie on jest? Wpakował go pan w jakieś kłopoty? Spokojnie, Kitty. Gavin nie żyje. Nie żyje? To niemożliwe. Widziałam go 2 godziny temu. Chce mnie pan przestraszyć. Nie, Kitty. To pan go zabił. Mówiłam mu, żeby się trzymał od pana z daleka. Nie miałem z tym nic wspólnego. Kto więc to zrobił? Zasztyletowano go na moich schodach. Bardzo mi przykro. Przed śmiercią wypowiedział jedno słowo. Christopher. Co to może znaczyć? Muszę się dowiedzieć. Co ja mam do tego? Nie chcesz pomścić śmierci Gavina? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ani z panem. Nigdy nie współpracowałam z policją i nigdy nie będę. Nie chodzi o mnie. Stawką jest nasz kraj. Anglia. Gavina nie zabili jego osobiści wrogowie, lecz wrogowie Anglii. Naprawdę? Tak, Kitty. Zabili go naziści. Pomóż mi odkryć, co znaczy Christopher, a obiecuję, że morderca Gavina poniesie karę. Ci bandyci zagrażają nam wszystkim. Możesz pomóc temu zaradzić. Tak, ty. Policja będzie zbierała informacje przez całe tygodnie. Ty i twoi przyjaciele znacie każdy kąt Londynu. Potrzebujemy waszej pomocy. Sformujecie tajną, niewidzialną i silną armię. A ty staniesz na jej czele. Będziesz ich dowódcą. Grimes, nie wiesz, co znaczy Christopher? Dugan. A ty? Posłuchaj mnie. Nie mam czasu, mała. Musisz posłuchać. Ktoś zabił Gavina. Nie wiem kto, ale możesz mi pomóc się dowiedzieć. Dobrze, nie pomagaj. Sami podcinacie sobie gardła. Pomagacie nazistom, bo to oni zabili Gavina. Tak ich osłaniacie, jakby to byli wasi przyjaciele. Nie wiecie, że wszystkie ich zbrodnie spadają na was? Dajcie się nawet za nich powiesić. Ja jestem Angielką i jestem z tego dumna. Nikt nie będzie bezkarnie nazywał mnie nazistą, więc mi pomóż, powiedz, co znaczy Christopher. Nikt nie wie? To musi coś się znaczyć. Jeśli wiesz, co to znaczy, to powiedz. Nie mam pojęcia. Chcecie całe życie kryć się po kątach, uciekać i dowodzić, że jesteście tchórzami? Czego się boicie? Nie proszę dla siebie. Stawką jest Anglia. Wasza Anglia. Nie myślcie, po czyjej jesteśmy stronie. Jest tylko jedna strona, Anglia. Nieważne, jak nisko upadliśmy. Ty, ty i ty. Jesteśmy w tej samej drużynie i mamy ten sam cel. Zwycięstwo.
Obejdźcie cały Londyn i dowiedzcie się, co znaczy Christopher. Dowiemy się, nie ma obawy. Dziękuję, Kitty. Dobra robota. Mówi Shaw? Tak, panno Grannis. To pokrywa się z moim raportem. Sir Evan jeszcze nie przyszedł. Dziękuję. Panna Grannis donosi, że Holmes był dziś w Ministerstwie Lotnictwa. To pokrywa się z moimi informacjami. Wczoraj morderstwo, potem wizyta w Limehouse. Ciekaw jestem, co on... Już tu jest. Nie muszę chyba donosić o moich posunięciach. Na pewno wszystko wiecie. Mamy własne metody, Holmes. Niech pan powie, do czego doszedł? Wszystko w swoim czasie, panie Lloyd. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, Sir Evan. Co się stało? Jest pan blady? Nic takiego. Barham, twoja ręka. Proszę mi ją pokazać. To nic takiego, mały wypadek. Jaki wypadek? Ktoś do mnie strzelił, gdy wychodziłem z domu. Strzelił? To tylko draśnięcie. Dziwna sprawa. Ma pan jakieś podejrzenia? Żadnych. Wyskoczył z krzaków, gdy wsiadałem do samochodu. Strzelił i uciekł. Jaka diagnoza, Watsonie? Rana postrzałowa. Gratulacje. To sprawa dla policji. Dajmy temu spokój. Nie mógłbym go zidentyfikować. Kapitanie Shaw? Pozdrawiamy naród brytyjski. Oczekujecie na ciosy? Doskonale. My, naziści, będziemy je zadawać, aż dumna głowa Brytanii legnie w pyle. Ludu Londynu, wyjrzyj przez okno. Ujrzysz zapowiadaną katastrofę wypisaną na niebie. Lofot, zgaś światło. Spójrzcie na doki East India. Agencie 20, jesteś gotów? Patrz, Brytanio, dziw się i rozpaczaj. My, naziści, dotrzymujemy obietnic. Na East Endzie wybuchł straszny pożar. Amerykańskie bombowce i czołgi zostały zniszczone. Płomienie wznoszą się coraz wyżej. Łunę widzą teraz nawet krótkowzroczni członkowie waszego rządu. Patrzcie, jak płoną nowe amerykańskie samoloty, czołgi, amunicja i żywność. Samoloty, które były waszą jedyną obroną przed potężną Luftwaffe. Czołgi, które miały stanąć przeciw niemieckim 50-tonowym potworom, które wkrótce zmiażdżą wasze domy. Wyłączcie to. Panowie, to okropna porażka. Skąd znają nasze tajemnice? Ich dokładność i precyzja są przerażające. Precyzja pozostawia nieco do życzenia. Co pan ma na myśli? Według mnie są dokładni. Nie. Płomienie pojawiły się zanim speaker wezwał swego londyńskiego szpiega. To prawda. A katastrofa kolejowa? Kapitan Shaw natychmiast zadzwonił do Scotland Yardu, który już o wszystkim wiedział. Pociąg wykoleił się co najmniej 10 minut wcześniej. Jeśli nawet, to co z tego? Nic w tym tajemniczego, po prostu dokładne zgranie w czasie, nawet o tydzień wcześniej. Znakomicie, Holmes, to nas posuwa krok naprzód. Pójdźmy jeszcze dalej. Mam tu wykres różnicy między audycjami rejestrowanymi i na żywo. Wynika z niego, że głos strachu jest odtwarzany z płyty. Czego to dowodzi? Że speaker głosu strachu nie jest w Niemczech, lecz tutaj, w Anglii. To niemożliwe. Co pan nam opowiada? Niemożliwe. Nasi technicy twierdzą, że audycja jest nadawana z Salzburga. Tak jest, z płyt dostarczanych samolotem. To niemożliwe, Holmes. Chyba nie myśli pan, że w to uwierzymy. W RAF-ie dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. W nieregularnych odstępach niemieckie bombowce zrzucają swe ładunki na obiekty niemilitarne. Na łąki lub pastwiska. Bzdura. Niemcy nie są głupi, nie marnowaliby amunicji. Oczywiście, że nie. Więc w jakim celu? Żeby odwrócić uwagę od pojedynczego samolotu, który wtedy opuszcza formację. Po co? Ten samolot zabiera plany, mapy, tajemnice wojskowe i płyty z nagraniem głosu strachu.
po czym wraca do Niemiec. Trudno to uwierzyć. To sensacja. Niewiarygodne. Fantastyczne. Panie Holmes? Ktoś o pana pyta. Kobieta? Wprowadź ją. Proszę mi wybaczyć. Panowie, muszę was opuścić. Dokąd pan idzie? To musi pozostać tajemnicą, nawet dla panów. Protestuję, Holmes. Jest pan tu wbrew mojej woli, dlatego domagam się szczegółowych informacji. Jak już powiedziałem, panie Lloyd, wszystko we właściwym czasie, a więc do następnego razu, który, mam nadzieję, nastąpi, nie podejmujcie zbędnego ryzyka. Jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie. Idziemy, Watsonie. Laska. Holmesie, chyba ktoś nas śledzi. Wiem, to Lloyd. Skąd wiesz? To do niego podobne. Dobry wieczór, Lloyd. Idzie pan w naszą stronę? Chciałem się dowiedzieć, co pan zamierza. Nawet gdyby pan musiał mnie śledzić, to jest tak samo nasza sprawa. Dobrze, proszę z nami. To tutaj. Dość pusto. Od lat nic tu się nie dzieje. Słabo zabezpieczone. Mamy szczęście. Woda. Rzeka. To jest część starych doków Christophera. Pierwsze słyszę. Christophera? Czy nie to właśnie powiedział Gavin? Już o nich zapomniano. Powstały przed panowaniem Wiktorii. Szczur. Dobry wieczór. Ciekawość nie wyjdzie panu na zdrowie, Holmes. Oczekiwał mnie pan? Miałem nadzieję, że przyjdzie cały kontrwywiad. Z przyjemnością bym się z nimi rozprawił. Ale to nic straconego. Pan Lloyd to też niezła zdobycz. Tymczasem wystarczy. Co chce pan z nami zrobić? Gdyby nie okoliczności, moglibyśmy urządzić wam proces. Jaki proces? O zbrodnie przeciw III Rzeszy. Stanie na drodze naszemu zwycięstwu. Panie Lloyd,
Pański brytyjski patriotyzm i często udane akcje wywiadowcze są dobrze znane. Dużo zebrało się przeciwko panu. Doktor Watson, dobry lekarz, lecz bez znaczących sukcesów. Dla naszych ciasnych brytyjskich umysłów każde życie stanowi sukces. Dziwna cecha dziwnego narodu. My jesteśmy inni. Tylko silni są godni szacunku. Niech nasze wyniki mówią za nas. Ależ mówią jak najbardziej. Dziękuję. To rekord gwałtu, okrucieństwa, tortur, oszustw i morderstw. Morderstw? Na zdrowie. Dziękuję. Zimno panu? Owszem, chłodno tu. Przepraszam za te niewygody. To nie ma znaczenia. Pańska fałszywa odwaga nie robi żadnego wrażenia. Oczywiście zdaje pan sobie sprawę, że wraz z przyjaciółmi będzie musiał umrzeć. Tak jak wszyscy, prędzej czy później. Nie później, teraz. Ręce do góry. Dobra robota, chłopcy. Miło nam. Ustawcie ich pod ścianą. Chodźcie tu. Uciekł. Co za pech. To moja wina. I owszem, Holmesie. Nigdy by nie uciekł, gdyby nie był pan taki tajemniczy i poprosił Scotland Yard o odpowiednią ochronę. Nigdy. Jaka szkoda. Na zdrowie. Zatrzymać ją. Zatrzymać ją. Bądź cicho. Nie dotykaj mnie. Zgłupiałaś? Chcesz tu ściągnąć całą policję? Więc o to chodziło. Niezły łup. Jest moja. Śmiało, twoi przyjaciele z policji na pewno jeszcze tam stoją.
Nie ma lepszej kryjówki w całym Londynie. To ci uspokoi nerwy. Wystygła ci herbata. Grasz ten utwór przez cały wieczór. Rzym płonie, a ty grasz. No to co? Generał J. Lawford i kapitan Roland Shaw z trudem uciekli spod gruzów w rejonie bombardowania. Holmesie. Nie podejrzewasz chyba? To nie był wypadek. Wielkie nieba. Ten ponury człowiek, jak on się nazywał? Mead. Szkoda, że uciekł. I to ja pozwoliłem mu uciec. Ty? Wielkie nieba, on chciał nas zabić. Mógł to zrobić. Nie rozumiem cię, Holmesie. Uważam, że ten Mead jest za to wszystko odpowiedzialny. Masz całkowitą rację, z wyjątkiem jednego. Że się mylę? Zauważyłeś, że za każdym z tych wypadków kryła się jakaś ściśle tajna tajemnica wojskowa? Tak, gdy o tym teraz mówisz. Mamy przeciek. Przeciek? W kontrwywiadzie? To niemożliwe. Wszystko jest możliwe, dopóki się nie dowiedzie, że jest inaczej. Kogo my tu mamy? Lawford i Shaw są poza podejrzeniami. Był na nich zamach. Nieudany. Prentice? Czyżby zabił własnego syna? To niemożliwe, chłopiec nie żyje. Barham wprowadził cię w tę sprawę, to jasne, że chce ją rozwiązać. Sir Evan Barham jest patriotą. To wspaniały gość. Gdy skończyłem szkołę, był skrzydłowym w naszej drużynie, więc mogę za niego ręczyć. Poza tym też został zaatakowany. Też tak sądzę. A Lloyd? Nie, niemożliwe. Mead chciał go zabić tak samo jak nas. Odważny z niego chłop, a ani drgnął. Co za opanowanie. Proszę. Tak, Kitty? Myślę, że teraz coś wyciągniemy od pana Mida. Pański plan powiódł się znakomicie. Wiedziałem, że sobie poradzisz. To nic trudnego, jeśli jest się zdecydowanym. A ja jestem. Będziesz ostrożna? Z takim draniem trzeba być ostrożnym. Dam sobie radę. Dobra dziewczyna. Podsłuchałam, jak rozmawiał przez telefon. Zajmę się sprawą w Seven Oaks. Dziś w nocy o 11. Seven Oaks? Czy nie tam? Tam ma swój domek Barham. Watsonie, nie mamy chwili do stracenia. Jeśli się dowiem, że to Mead zabił Gavina, jeśli to on, zostanie ukarany. Przy tym człowieku nikt nie jest bezpieczny. Teraz uwziął się na Barhama. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. Chodź, Kitty. Zamówimy ci taksówkę. Dziękuję, panie Holmes. Chyba nie powinien pan wychodzić sam. Martwi cię ten zbiegły niemiecki agent? Sterroryzował całą okolicę. Bardziej ryzykowaliśmy w okopach. Zapomniałeś, Tomasie? Wtedy byliśmy młodzi. I wtedy nie było nazistów. Mogę się z nim zmierzyć. Rozumiem, sir. Jeździła pani już z Sir Evanem do Seven Oaks, panno Grandis? Często jeździ tam, kiedy tylko może. Jest miejscowym obserwatorem lotniczym. Chyba lubi uciekać od zgiełku. Tam jest bardzo cicho. Cicho i spokojnie, z dala od wszystkich. Panna Jill,
Gdzie jest sir Evan? Na obchodzie. Dokąd poszedł? W dół alei. Ja pójdę. Zostanie pani tutaj. Ty też, Watsonie. Chwileczkę, Barham. Holmes, co pan tutaj robi? Martwiłem się o pana. Mead jest tu gdzieś w okolicy. Mogę się przejść razem z panem, będę spokojniejszy. Oczywiście, przyda mi się towarzystwo. Człowiek czuje się tu bardzo samotny, szczególnie w taką noc. Czy zbliżył się pan do rozwiązania naszej sprawy? O tak, koniec już bliski. Naprawdę? Może by mi pan powiedział... Alarm przeciwlotniczy. Leci w naszą stronę. Nie słyszę jednak samolotów. Chwileczkę. Tam jest jeden, leci w naszą stronę. Oto on. Nasz? Ich. On chce tu wylądować. A to drań. To samolot łącznikowy. Kurier musi być gdzieś w pobliżu. Złapiemy go. Niech pan będzie ostrożny, Barham. Nie rozumiem pana, Holmes. Dlaczego pan mi nie pomógł? Prawie go mieliśmy. Jest pan niecierpliwy, Barham. Moja cierpliwość się skończyła. Dość już tego. Myślałem, że rozwiąże pan tę sprawę dużo wcześniej. Co się stało? To był niemiecki samolot? Tak. Sam widziałem swastykę. Wielkie nieba. Strzelałem do niego, ale odleciał. Mead również uciekł. Lepiej złożę meldunek. Pójdę z panem. Nie trzeba. Poradzę sobie. Nie ma sensu ryzykować. Dopóki w pobliżu jest Mead, grozi panu niebezpieczeństwo. Idziemy. Jak mogłeś zostawić mnie tu samą? Chcę iść gdzieś się zabawić. Nie męcz mnie. Powiedziałeś, że będę mogła z tobą pracować. Pewnego dnia już mnie tu nie będzie. Dokąd byś poszła? To moja sprawa. Następnym razem ja mogę nie wrócić. Nie mów tak. Przepraszam. Ostatnio jesteś inny. Czy coś się stało? Może już niedługo będę kimś ważnym, będę miał władzę. Nie będę musiał się ukrywać. To ja będę wydawał rozkazy. Jak ci się to podoba? Jesteś pijany. Tak. Kiedy byłem chłopcem, śniło mi się, że noszę lśniącą, błękitno-szarą zbroję. Jechałem konno ulicami i wszyscy wiwatowali na moją cześć. Moi słudzy wili się na ziemi. Ich krew mieszała się z wnętrznościami. A jeśli to było proroctwo? Jeśli to wszystko się zdarzy? Coś się z tobą stało. To będzie również twoim udziałem. Ubieraj się szybko. Dokąd? Dużo masz benzyny? Wystarczy. Ruszaj.
Gdzie jest Holmes? Zaraz tu będzie. Zaraz się zacznie. Oto i on. Pomału się pan nie spóźnił. Musiałem pójść na Downing Street. Dobry wieczór, panie i panowie. Oto wasza ulubiona audycja, Głos Strachu, prosto z Salzburga. Dziś mam dla was coś specjalnego. Do czego doszliście, najsłabsi ze słabych? Czy to przez brak żywności? Czy przez nieudolne przywództwo? Brak amunicji, okrętów, surowców? Wiecie, że mimo wysiłków wasze wybrzeże jest źle bronione? Szczególnie jedno, które zaatakujemy. Szybko i strasznie. Jutro o świcie. Opiszę wam jutrzejszą rzeź w specjalnej audycji. Wyłączcie to. Co to ma znaczyć? Co to za pogróżki? Wszystkie nasze doniesienia informowały o szczególnej aktywności nieprzyjaciela na wybrzeżach Norwegii. Czyli, że atak nastąpi z północy. Musimy tam skoncentrować wszystkie nasze siły. Natychmiast. Nie przeprowadzą tego, skoro nas uprzedzili. To już by była przesada. Może, ale jak dotąd realizowali swe pogróżki? Jak zamierza ich pan powstrzymać? My tu dyskutujemy, a oni popełniają zbrodnie. Miarka się przebrała. Musimy udaremnić ten atak. Sir Evans ma rację. Musimy zmobilizować wszystkie nasze jednostki. Wszelkimi środkami? Jeśli zajdzie taka potrzeba. Musimy działać. W tej audycji było coś dziwnego. Powiedział jutro. Zwykle mówił teraz. Ciekawe, co to znaczy. Nie ma czasu na dywagacje. Pańskie metody zaprowadziły nas donikąd. Sytuacja wymaga działania. Panie Lloyd, sądzę, że wiem, kiedy należy działać. Przejmujemy dowodzenie. W tej sprawie nie może nam pan pomóc. Ktoś do pana, panie Holmes, wprowadzić. Śledziłem wczoraj Kitty i tego Mida. Pojechali do zbombardowanej wioski na wybrzeżu. Północnym? Nie, południowym. Dlaczego przychodzisz tak późno? Miałem kłopoty z silnikiem. Dobrze, możesz jeszcze być potrzebny. A więc dramat rozegra się na południowym wybrzeżu. Lis wreszcie wyszedł z nory. Mead doprowadził nas do głosu strachu. Musimy natychmiast ruszać. Czy pan szalał? Co nam pan tu znowu sugeruje? To śmieszne. Czas położyć temu kres. Mówi Barham. Tak, oczywiście. Mamy towarzyszyć panu Holmesowi. Major Houston, pan Sherlock Holmes. Dobry wieczór, wszystko już gotowe. Czy to ten kościół? Tak. Chodźmy, panowie. Von Bock chyba się spóźnia. Wkrótce tu będzie, nie ma obawy. Schiller? Wiesz, co masz robić? Tak jest, pojadę z pierwszym kontyngentem do Liverpoolu. Twoi ludzie są gotowi? Czekają już od tygodni. Co to? Cała natura odbiera dziejowe przemiany. Pewnie sowa albo szczury. To brzmi raczej jak Schiller. Tak jest. Wolf, wszystko gotowe? Hugo? Nottingham, pracowałem tam jako niewolnik w fabryce. Ale wreszcie nadszedł dzień,
Ustaw ich w szeregu. Bałam się, że pan nie zdąży, panie Holmes. Cieszę się, że nic nie jest. Siadaj. Kiedy ostatnio spotkałem pana Mida, chciał wytoczyć proces Lloydowi, doktorowi Watsonowi i mnie. Teraz sam jest pan sądzony, Mead. Najpierw wyjaśnię, skąd się tu wzięliśmy. Straszenie inwazją z północy było fałszem. Pańska grupa tutaj oczekuje mającej przepłynąć przez kanał armii inwazyjnej. Co? Inwazja? A my byśmy przesunęli wojska na północ. Usiądźcie na chwilę. Zadaniem tej jednostki było przechwycić ważne centra naszego kraju i zorganizować w nich nową władzę. Tak się stanie. Niestety nic z tego. Schwytaliście nas, ale inwazji nic nie powstrzyma. Cierpliwości. Wezwaliście mnie, bym zidentyfikował i uciszył głos strachu oraz zniweczył jego plany. To przedsięwzięcie jeszcze nie jest zakończone. Zbliżamy się jednak ku końcowi. Głos strachu jest z nami w tym kościele. Ma pan na myśli Meada? Tylko Mead mógł nas doprowadzić do głosu strachu. Dlatego pozwoliłem mu uciec i poprosiłem Kitty, żeby go śledziła. Kiedy dzięki niej dowiedziałem się, że ma się tutaj spotkać z grupą ludzi, zadałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego w małej wiosce nad kanałem, kiedy dramat miał się rozegrać w Szkocji? Po co więc przegrupowywać wojska dla obrony Szkocji? To był mój fortel, aby nie bronić tamtego wybrzeża. Odpowiedział mi go głos strachu. Wiedziałem dużo wcześniej, że jest jednym z was, panowie. To bardzo nieodpowiednia pora na żarty. Niemiecki agent wiedział od początku, że pracuje nad tą sprawą. Poinformował go jeden z was, panowie. Na każdego z nas dokonano zamachu. Jednak w jednym przypadku polegaliśmy tylko na słowie poszkodowanego. W czasie mojej nieoczekiwanej wizyty na wsi, jeden z was wystrzelił do niemieckiego samolotu łącznikowego. Nie w złości, lecz aby go ostrzec. To było bardzo sprytne, Sir Evan. Sir Evan? Nie wierzę. Sir Evan nie może być zamieszany w coś takiego. Gratuluję panu Holmes. Potwierdza pan to oskarżenie? Zdarzały się zdrady, ale ta jest niesłychana. Zdrada nie wchodzi w grę. Sir Evan Barham nie jest Sir Evanem Barhamem. O czym pan mówi? W marcu 1918 porucznik Evan Barham został wzięty do niemieckiej niewoli. Jego los przekreśliło uderzające podobieństwo do żołnierza niemieckiego wywiadu Heinricha von Bocka. Pewnego ranka został zamordowany z zimną krwią. A więc ten człowiek to Heinrich von Bock, który przez ostatnie 20 lat podszywał się pod Barhama. Niemcy mają długoterminowe plany. Niewiarygodne. Jak to w ogóle było możliwe? Barham nie miał bliskiej rodziny. Von Bock wyuczył się wszystkich szczegółów z jego życia prywatnego. 3 lata studiował na Oksfordzie, świetnie mówił po angielsku, a więc z małą pomocą operacji plastycznej oszustwo miało duże szanse powodzenia. Bardzo sprytnie, panie Holmes. To godne podziwu, Holmes. Co skierowało pańskie podejrzenia na Barhama? Sir Evan Barham od dzieciństwa nosił bliznę. Jego blizna ma około 20 lat. Szczegół, ale znaczący. Przecież to Barham nalegał, żeby wprowadzić pana do tej sprawy. Wspaniały przykład ogromnej zarozumiałości, podobnej do pańskiej. Oczywiście, że to ja pana sprowadziłem, aby obserwować pańską niemoc, aby zobaczyć, jak pan przegrywa. Czy pan nie rozumie, że ta grupa jest tylko małą cząstką naszej organizacji? W całej Anglii mamy ludzi gotowych na nasze rozkazy. Nic podobnego. O świcie zostali zatrzymani dokładnie tak jak wy.
Myślicie, że jesteśmy w pułapce? To wy jesteście w pułapce. Nasze Messerschmitty ryczą nad waszymi głowami. To zwiastuny inwazji. Dlaczego nie spadają? Gdzie wasza obrona przeciwlotnicza? Cisza. Nasz mały podstęp powiódł się. Wybrzeże jest pozbawione obrony. Zachowajcie jak najdłużej brytyjską pychę w godzinę swego upodlenia. Nie pojmaliście nas. To my was zniszczyliśmy. Naprawdę myślicie, że przegrupowalibyśmy wojska z powodu audycji radiowej? Kontrwywiad poważnie zastanowił się nad tą decyzją. Próbujecie zachować twarz. Myśli pan, że kłamie? To nie są Messerschmitty, lecz Spitfire'y i Hurricany, powracające z bombardowania waszych baryk inwazyjnych. Popatrz niżej, von Bock. Komandosi i czołgi rozjeżdżają się, gdyż wasze siły już nie istnieją. Wasz naród jest pokonany i przerażony. Ciekawe, co mówi o tym radio. Z przykrością zawiadamiamy, że specjalne wydanie głosu strachu zostało wstrzymane. Groźba inwazji od północy miała na celu ukrycie prawdziwych planów nieprzyjaciela, które udaremniono. Nasze zwycięskie lotnictwo zbombardowały bazy wroga na kontynencie, niszcząc olbrzymie ilości sprzętu wojennego. W tym samym czasie na terenie całego kraju zatrzymano rozproszonych nazistowskich agentów. Uwaga! Jesteśmy winni tej dziewczynie olbrzymią wdzięczność. Taka lojalność i oddanie jest honorem dla naszego kraju. Będziemy pamiętali. Holmes, nie wiem jak zdołamy panu podziękować. To nie jest konieczne. Zaraz do ciebie przyjdę, Holmesie. Dopilnuję tylko, żeby ktoś się nią zajął. Wiedziałem, że to oszust. Z Barhama był dobry chłop, grał na skrzydle w szkolnej drużynie. Piękny ranek, Holmesie. Nadciąga wiatr ze wschodu. Chyba nie. Zapowiada się kolejny ciepły dzień. Dobry stary Watson. I tak nadchodzi wiatr ze wschodu. Taki wiatr nie wiał jeszcze w Anglii. Będzie ostry i zimny. Dla wielu z nas byłoby lepiej, gdyby odeszli, zanim on zawieje. To jednak boski wiatr. I po burzy nasz kraj będzie lśnił w słońcu, lepszy i silniejszy. Opracowanie wersji polskiej, Pan Film Studio. Tekst Piotr Zieliński. Czytał Stanisław Olejniczak.